Halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po długiej przerwie w Overwatcha 2. A to z tego względu, że do gry został dodany nowy szósty sezon z wieloma interesującymi nowościami. Po pierwsze, jest to zupełnie nowa bohaterka support Illari, więc dzisiaj ją wypróbujemy. No i mamy jeszcze zupełnie nową kampanię, sobie wyobraźcie. Ale to będę nagrywał zapewne w kolejnych materiałach. Może zrobię z tego jakąś dłuższą serię. Zobaczymy, jak się zaprezentuje cała kampania. No i dzisiaj właśnie zobaczymy nową bohaterkę przede wszystkim, a więc na samym początku szkolenie, obszar treningowy. No i pokażę wam, jakie ma znakomite umiejętności. Więc proszę bardzo, otrzymajcie z niej wszystkie umiejętności w postaci opisu teorii. Czy na samym początku mamy główną broń? Po pierwsze, możemy lewym przyciskiem myszy strzelać takimi ładowanymi strzałami. I właśnie koło celownika widać dwa paski, które się ładują. To jest właśnie moc naszego kolejnego ataku. Więc jeżeli będziemy tak spamowali, no to ataki będą trochę średnie. Lepiej jednak wykonywać mocne ataki co jakąś, powiedzmy, sekundę czy półtora. Wtedy wychodzi to wiele lepiej. Natomiast pod prawym przyciskiem myszy możemy leczyć. Proszę bardzo. Tylko należy uważać na inną sprawę, że to leczenie nie jest na jakiejś super dalekiej odległości. Na przykład z tej strony to już jest zbyt daleko. Musimy jednak trochę bardziej podejść. Dopiero wtedy zadziała. Kolejna umiejętność, pod E możemy rzucić pylon leczący, który leczy właśnie co chwilę. Ale można go zniszczyć. Macie koło mojego zdrowia po prawej stronie życie pylonu. 150 życia. I połowa to jest tarcza, czyli że może się regenerować. Jeszcze mamy ulta, tylko muszę doładować swoje umiejętności. A nie, mamy jeszcze pod shiftem możliwość wyskoczenia. Trochę właśnie w górę. To jest takie właśnie zdaszowanie przed przeciwnikiem. Jeszcze pod ult, jeżeli pod Q wciśniemy, proszę bardzo, możemy fruwać przez jakiś okres i walnąć słońce, które bije i jeszcze potem chyba wybuchały, jeżeli dobrze pamiętam. Zaraz, zaraz. Jeszcze miał jakiś rzeczywiście stan przeciwnik, zobaczmy. Strzelasz wybuchową kulą energii słonecznej. Trafieni wrogowie zostają spowolnieni i po odniesieniu znacznych obrażeń wybuchają. Jeszcze raz postarajmy się to odpalić, czyli tak uruchamiam. Na jakiegoś mocniejszego przeciwnika, on jest jakoś bardziej zaznaczony. I patrzcie na to, jeżeli go uderzyłem jakoś znacznie, tak to właśnie twórcy wskazują, to jeszcze potem wybucha. Więc jakiegoś buffa na damage wrzucam dla wszystkich naszych. Dobra, fajna sprawa. Z pewnością fajne kombosy można odnaleźć. Więc to było w sumie na tyle. Postaram się rozegrać jakąś rozgrywkę tą bohaterką. Dobra, w takim razie proszę bardzo, ciśniemy normale. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiedy ja ostatnio grałem w Overwatcha? Jakiś czas temu jednak. O, nasz od razu nie żyje najgorzej. Czy mogę się na tym pylonie leczyć? Rzeczywiście, całe szczęście. Ta, lepiej blisko pylonu być. Powoli rzeczywiście leczymy, ale to leczenie się trochę wolno ładuje czasami. Nie, dobrze, się prezentuje leczenie, nie ma tragedii. A, bo zniszczyli mi pylon, to wtedy jest chwila przerwy, zanim mogę dalej ustawić. Jasna sprawa. Ten pylon trzeba strategicznie rozmieszczać w takim razie.
Ładunek się przenieść. Nie, w sumie ja mam jeszcze więcej leczenia od innego supportu naszego. Więc nie ma tragedii. Nie, to są jednak wartości. Ona w sumie dużo leczy. Że się skupia na zdawaniu obrażeń. Trzymaj się blisko, staram się pomóc. Promień bardziej skillowy trzeba namierzać. Jak na Mercy. No i pylon strategiczny właśnie w tym miejscu niech będzie. Za nami. O, przetrwam jeszcze, zaraz. Mam leczenie. To było bliskie. A gdybym... Może zrobił flankę zaraz, nawet nie trzeba w sumie. A znowu słaby pylon, no te pylony są super ważne. W tym miejscu jednak ustawiam często. O nie wiem, czy to jest dobrym wyborem, tak daleko polecieć? To było ryzykowne. Ajajaj. Chytrze to mi chyba sprzedał. Ale czy nie całkiem niezłe? 6000? Nie, tragedii. Dobra, trzeba dalej spuszować. Użyliśmy wszystkie ulti na nic. Niestety. Jest ich więcej. Uważajcie. Tu smuga! Tak, na takie dalekie odległości już nie uleczę. Chyba, żebym pylon ustawił ładne. No nie. Zapominam, jak się leczy czasami. Słaba sprawa. Zapogrzebcie ich. Tu echo. Z tym pylonem to jak ten dispenser w Overwatchu w sumie. Podobna sprawa po części. A pod U mogę niszczyć poprzedni. Nawet nie działem. Ciekawe. Dobra, przepuszowałem nareszcie. Wygrałem mapę, może. Te pylony można jeszcze jakoś strategicznie rozmieszczać. Spróbujmy, dało radę, tak? Powiedzmy. Nie zauważą tego. Nie, zobaczymy. To co wyjdzie. Nie, duże jest to jednak leczenie. A Tripper nie mógł mnie przebić. Widzę wroga. Zbliża się róg.
Wygrana. Nice! Proszę bardzo. Takie oto statystyki, nie ma tragedii. Play of the game. No nie, ktoś mnie zabrał niestety. Dobra, więc to by było w sumie na tyle. Na dzisiejszy odcinek pojedynczy gameplay raczej nie będę teraz więcej nagrywał. Więc tak, jeżeli interesują Was kolejne odcinki, to będę jeszcze skupiał się na głównej kampanii, na misjach fabularnych. Myślę, że to będzie bardzo interesująca jednak seria, zobaczymy. Więc jeżeli interesują Was podobne kwestie, to polecam zostawić jak osoba dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.